Siemano ludziska, z tej strony Angus, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Far Cry 4. Dzisiaj spróbujemy, o, mamy umiejętności, ale nie, nieważne. Dzisiaj spróbujemy przejąć tę oto duży obóz pracy. Bardzo, bardzo trudne jak widać. No zobaczymy, idę na nogach. Nie mam full... Niestety amo. Ale mniej więcej jest dobrze. 9 bełtów. Ja myślę, że bełty zgarnę po drodze gdzieś. Albo amunicję. O, tutaj już są. Patrzcie państwo. No dobra. Chyba się będzie podkradać do nich. Bierzemy roślinność lokalną. Okej. Mamy bardzo dużo mikstur, które możemy wtryzgać w siebie i to jest dobre. O, od razu ich widzę. Fuck ja. O, tutaj są wilki. W związku z tym te wilki naprawdę są tutaj dosyć silne. Wow, skałek. Proszę bardzo, wilczek zarżnął. Zarżnął dwóch sam. Dał radę? Dał radę. To jest dobre. Okej, jeszcze jeden został, jednego to sam piknę. No, no, ej! A wyjdź tu! No, co za... Ale bieda, akurat się nie chciał zbliżyć. No. Dobranoc panom. Nie, 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 Jezus Maria. Mój karabin, ale by było źle. Wilka mogę oprawić? Mogę. Sorry wilku, ale... Spełniłeś swój obowiązek i to tyle. Udło. Idziemy dalej. Próbujemy ich zajść z góry oczywiście, bo tak jest najłatwiej. Aczkolwiek spodziewam się tam Legolasów. W ilości sporej. No i w ogóle to jest bardzo trudna forteca. Zresztą tam było na mapie napisane, że jest to super silnie strzeżona i bardzo trudna forteca do przejęcia. Ejdź. O, wytworzyło mi strukturę leczniczą, widzicie? On automatem to zrobił. Tylko ja nie wiem, z jakich on części to robi. O kurde. O kurde. Jak się tam wbić? Be careful, Ajay. My spotters say you're near Pagan's fortress. Tread carefully. Its defenses will be extremely hard to breach as long as Pagan is in power. O kurde. To jest forteca Pagana? Nie, no to jest jakiś tam obóz pracy, nie? O kurczę, to ja się rzuciłem chyba na fortecę, która jest na samym końcu. O, to chyba zrobiłem
bo zrobiłem bardzo duży błąd. Ale mogę wezwać spluwy. No. To spróbujemy gościa ściągnąć z tej odległości? No pewnie nie. Ej, tu jest jakieś przejście. Sporo ich tu, sporo. Ale to nic. Wiecie, tu są dwa przejścia? Nie, jedno, dobra. Tędy trzeba iść? Jak tu zejść bezpiecznie? A, tu można do góry wyjść. Wow, wow, wow. Ej, to ja już jestem bliżej niż mi się wydawało na początku. A nic. No to chodź tu. Lecimy po kolei. Trudno, najwyżej przegramy i będzie źle, no ale trudno. Ups. Ej, ale napierdzielają. Dobra, tutaj nie ma żadnego. To jest gdzieś alarm. Chyba. Albo i nie. Dobra. Spokojnie, spokojnie. Pierdol. O, przeszło nad nim. What the fuck? Ginżesz. Ale bieda. Nie, no dobra, to tak nie będzie, nie? Fuck yeah! We are coming from the air. Whoa, whoa.
Come on, no, gin. Kurwa. Ginął? Nie zginął, jeszcze wstał. Ginął. Ginął. Dobra, okej. Okay. Super przejęcie, zabunkrowałem się. Okej. Dobra jest. Pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Pyk. Ilu ich jeszcze tu jest? Jeden, dwóch. I w helikopterze dwóch. Dobra, no to... O kurde. Strzały są potrzebne takiego gnoja. Albo jeden w głowę. Okej. Okay. Ale oni już tutaj nie nadchodzą. No nie, ewidentnie nie. Ich mam jeszcze 25, dobrze. I karabin maszynowy, okej. Okay. Ej, to powoli do przodu! No to dobre jest. Przede wszystkim helikopter trzeba zdjąć. O, nie trafiłem. Kurde, też przeszło obok. O, nie jest dobrze. Aha. Oj tam, cicho. Idą? Nie, nie idą. Dają to. Ej, nie mogę trafić na głupi helikopter. Co jest? Ale masakra, nie mogę trafić w helikopter, nie? Kurde. O, jest, trafiłem raz. Okej. Fuck yeah! Znowu? Jeszcze jeden? O, dobra, 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 tu jest.
Znowu? O kurde. Ich tu trzeba szybciej rozpieprzać niż się wydaje. Kurde, fuck, ale się wkopałem. Gdzie on lezie? Jak on lezie? Ale się wkopałem. O, biegnie jeszcze jeden. Wow, 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 wow. Jeden jest nade mną gdzieś centralnie. A, jest tu, dobra. Siedzi w czymś, czy wisi w czymś, nie wiem. Hard to say. Dobra. Woli do przodu. Tylko w terze siedzi, no przeagent. Wow, nie, 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 nie. To jest ten mój, mój, dobra. Powiedz, czy tam coś poleciało do nich. Tak. Pięknie. Pięknie. Przy pomocy tygrysa. Beautiful. O, udało się. 20 minut. Tylko 20 minut. Może nie było to piękne, ale za to było skuteczne. Patrzcie, jaką wam twierdzę zdobyłem. Fuck yeah, nie? 4 helikoptery ściągnąłem. Mistrzostwo, co? Tam nie pieprz. Taki obóz pracy piękny zdobyłem. Wyzwoliłem setki ludzi pewnie. Jeszcze tylko nie dać się zabić przez tygrysa, który gdzieś tu łazi. Jest tutaj, nie? Gdzieś. Tego już nawet nie... Wow! A, wy co strzelacie z radości, dobrze. Nie ma tego tygrysa?
dobra, nie, to nie. Ale mam tyracki, Boże. Tyracki tydzień mody mam tutaj też zadanko, więc będzie dobrze. Ło, tu się jakieś złe rzeczy działy. To sobie zrobimy na pewno. Jeszcze do góry możemy iść. Yeah. Amunicja. O, tak. Pięknie. Przeładowuj wszystko. No. Co, 22? Tak dziwnie? 13? Dobra, okej. No to komplet. Tego już nie muszę robić. Nie muszę, dobra. Tutaj mogę jeszcze wejść. Fajna mapa do multiplayera. Jaka się wydaje naprawdę, naprawdę okej. Dobra, mamy jeszcze troszkę czasu. W związku z tym tyracki tydzień mody. Tyracki tydzień mody. Jest, tak? No! Zmienię gruboskór. Ło! Okaz rzadkiego słonia. Okay. Mr. Chiffon, I have your design that calls for a rare elephant hide, but I'm a little uncomfortable killing a sacred animal. Ajay, this is no ordinary elephant. This is the meanest, ugliest pachyderm you will ever encounter. It's terrorized people for years, much like the king, you know. I saw an opportunity to solve a local problem and make a bold statement. So you want me to light a 6-ton animal on fire for art? The purpose of fashion isn't to make pretty clothes that no one wears. It's to provide designers with a means of expressing themselves in a particular time and place. You've seen what war has done to this country. All of me. And I want to reflect that in my work. Now lace up those vulgar trainers of yours, head over to the work camp and be fierce. Czyli, że mam go podpalić mam? Dobrze przeczytałem tam na początku? Mam go podpalić? No, flamethrower, jak byk. Będę tego żałował, na pewno. O, skubaniec. O, skubaniec. Ej, kto mi tam... O Boże, ten mnie jeszcze widzi, nie? O dobra, nieważne. Jaka masakra! Ten słoń tu odwala. Wow! No, przeładowuj. Ah!
nie! Wow, wow, wow! Ale mnie potraktował. O, ja cię kręcę, ale to jest ciężkie. Ale bieda. Jest. Że się trochę pali, więc muszę poczekać aż zgaśnie, bo inaczej go nie oskuruję. Sakra. Po prostu masakra. Okej, no to słonik. Sukces! Fuck yeah! Teraz chcę odzyskać moją giwerę, która tu gdzieś leży. Mam nadzieję, że jeszcze leży. Najrzadszy zwierz. No nie. Karabin mi trafił szlak, żeby to cholera wzięła. No, o Jezus, jeszcze mam parę tych zadań. No dobra. Grunt, że to przejęliśmy, to jest w ogóle jakiś... Wow, masakra. Dobra, okej. Okay. Co, pora na kolejne misje fabularne, tak myślę. Albo jeszcze sobie może to przejmiemy, Boże. Ale to już w następnym odcinku sobie przejmiemy, tak myślę. Także teraz, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, cześć! Siema, tu Angus. Dzięki za oglądanie moich produkcji. Każda twoja łapka w górę to motywacja dla mnie. Subskrybuj mój kanał, by być zawsze na bieżąco z najnowszymi materiałami. Możesz też wspomóc rozwój kanału, klikając w link w opisie za totalną darmochę. Jeżeli jednak wymagasz więcej, lepiej, to wyślij SMS-a za piątaka brutto treści at.angus na numer 74068. Kompletne info jak zwykle w opisie filmu. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia, trzymaj się, cześć!